Lepiej Jaś uda? Chyba tak. No, mało. Pupa do... Nie umiem bardziej. Cześć, jestem Renata. Przyszłam do Bosch Cooking Challenge, aby pokazać, że można połączyć gotowanie i sport. Podjęłam to wyzwanie i zrobię przepyszne, zdrowe, daktylowe kule mocy. A pomoże mi w tym moja siostrzenica Kasia. Cześć Kasieńko, jak się cieszę, że Cię widzę, kochanie. Cześć, dzieciu. Cześć. Ja czekam i czekam na Ciebie, doczekać się nie mogę. A, dobra, już gadasz, jestem. Gadasz i gadasz, jak zawsze. Że ja jestem gaduła. Dobra, zabieramy się do pracy. Wow. Powiedz mi, czy zrobiłeś takie kule mocy dla swojego Mariuszka? No właśnie, ta nazwa mi się strasznie kojarzy, bo kule mocy to takie były bardziej mięsne właśnie. Nie opowiem, ale co ty opowiesz? No naprawdę, kule mocy no mięsne. Naprawdę. No dobra, dzisiaj jest tak inna wersja. No, ale właśnie ta wersja chyba mi się zaczyna podobać. Kasieńko, a teraz się wyciszymy, staniemy w pozycji góry, tak jak Ci mówiłam, żeby nabrać energii, trochę pozytywnej. Wyprostuj ciało. Napnij pośladki, uda zrotuj, głowa, korona na głowie. Dobrze Ci idzie, słuchaj. Może wróćmy do gotowania. Teraz dołożymy tak szczyptę soli, kakao. Mamy 15 minut. No to co robimy? Nie wiem. Ćwiczymy! Dobra. Tutaj stoimy prosto. Oczywiście pupa, brzuch ściągnięty, uda napięte. No, tak. Kochanie, wszystko gra rolę. I ćwiczymy, proszę. No. Biceps raz. No. Czekaj, ciocia. Ja to muszę walić. Rytmie, no właśnie. No właśnie, muszę żeby tak równo radę. W miarę. Tak. A teraz przekładamy buteleczki. Tak, trzymaj. Jak? Tak, dobrze. Tak, ten, tu paluszek, tak. Tu paluszki. I teraz seteczka, jedziemy. Też tak szybko? Z kółeczkiem mi to spadł. Mamy? Nie! Wyszło. Bierzemy. Zrobiłyśmy przepyszne kule mocy. Połączyłam tutaj moje dwie pasje, gotowanie i sport. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam. Mnie na pewno. Super. Nominuję mojego znajomego Piotra Ogińskiego, vlogera kulinarnego i kuchnię Joli. Przyjdźcie do Cooking Challenge i zainspirujcie ludzi.